Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych, w naszym studiu prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, jak bokser dostanie ciężki knockout, to ma obowiązkowe badanie lekarskie. Pan miał ciężki wypadek, otrzepał się, poszedł do pracy. Czy to oznacza, że w tym Wałbrzychu jest tak ciężko, że pan nie może kilku dni wolnego wziąć? Po pierwsze, wypadek wyglądał bardzo, bardzo poważnie, szczególnie jeśli się popatrzy na skutki dla samochodu. Na szczęście siedziałem w szczęśliwym miejscu, byłem przypięty pasami i w związku z tym rzeczywiście nie odniosłem żadnych poważnych obrażeń. Przebadałem się tego pierwszego dnia, czyli w dniu wypadku, po południu i na szczęście nic poważnego mi się nie stało, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nie odczuwam niedogodności. A to była autodiagnoza, czy pan się udał do specjalisty? Nie, ja udałem się, oczywiście wykonałem badania, zdjęcia. Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, powiem tak. No, prawdą jest, że pracujemy w zespole z moim zastępcą, panem Zygmuntem Nowaczykiem, we dwóch. Przez wiele, wiele lat w Wałbrzychu było trzech zastępców prezydenta. To oczywiście w moim przekonaniu nie było dobre rozwiązanie, bo rozwiązanie bizantyjskie, rozmywające odpowiedzialność. Dzisiaj pracujemy w węższym gronie, ale też oznacza to, że każdy z nas ma więcej obowiązków niż do tej pory przypadało standardowo na prezydenta. I prawdą jest, że i panu Zygmuntowi Nowaczykowi i mi nie jest łatwo znaleźć takie kilka dni wolnego, żebyśmy mogli zostawić te obowiązki, które są w normalnej, codziennej pracy w ratuszu, choćby z takich powodów, jak o których pan powiedział, zdrowotnych. Jeśli tylko nie wymaga to absolutnej konieczności, to nie decydowałbym się na wolne, a więc jest tak, że no, cieszę się, że dopisało nam szczęście. Na pewno mi dopisało szczęście. Czy Wałbrzych nie wygląda trochę jak po wypadku? Wskutek tego, że nie mamy kredytu na Nie, ja myślę, że inwestycji? Ja myślę, że chciałem uspokoić i powiedzieć i powtórzyć to, co powtórzyłem wielokrotnie. Wszystkie zamierzenia, które przyjęliśmy w budżecie, będą realizowane. Jeśli chodzi o sytuację finansową, jutro będzie sesja, udzielimy szczegółowe informacje, ale mogę powiedzieć tak, zastałem miasto, o czym powiedziałem w październiku, w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Na to się nakłada zwiększone wymagania ze strony Ministerstwa Finansów. Powiedzmy sobie szczerze, mniej samorządom wolno na kredyt niż jeszcze rok temu czy dwa lata temu. Te większe restrykcje, większe wymagania ze strony banków powodują, że banki przyglądają się bardzo skrupulatnie każdemu wnioskowi kredytowemu. Z tego wynika następujący wniosek. Otóż bank ocenia, czy w postępowaniu władz miasta widać długofalową tendencję zmniejszania zadłużenia, czy też odwrotnie. I muszę powiedzieć, że jestem przekonany, oczywiście ta decyzja będzie wtedy pewna, kiedy będzie podpisana, że my będziemy mieli środki na modernizację miasta. Prowadzimy rozmowy z instytucjami bankowymi, z bankami, rozpisaliśmy nowy przetarg, jak wiadomo. Trzeci już, panie prezydencie. Na czym pan opiera swój optymizm? Ja chcę powiedzieć tak, że te decyzje, które ostatnio w mieście są podejmowane, decyzje o charakterze porządkującym, które obniżają wydatki bieżące przede wszystkim, są bardzo mocnym sygnałem dla banków, że dzieje się w finansach miasta w perspektywie długoterminowej korzystnie. Czy to jest tak, że w rozmowach bankowcy powiedzieli, jak pan ograniczy te wydatki jeszcze o 10%, to wrócimy do stołu? Nie, to jest tak, że banki patrzą na perspektywę finansową, tak, czyli patrzą na... dostał konkretne wytyczne teraz, które trzeba zrealizować? Osobą, która prowadzi te rozmowy, jest Skarbnik Miasta i pewnie on najlepiej udzieli tej informacji, ale dziś mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że ten proces pozyskiwania środków na rozwój, na modernizację, na zrealizowanie potrzebnych dla miasta inwestycji będzie niezakłócony. No dobrze, czyli mamy plan B.
Bo ja pamiętam naszą rozmowę w tym studiu, mówi pan, będzie chętny na MZK. Chętny się nie znalazł, jest rozwiązanie dzisiaj, zastępcze, jest plan B, był konieczny, został wdrożony. Czy mamy plan co więcej, B? Co więcej, mam wrażenie, że dobrze, że tak się stało, bo w tym czasie pojawiły się rozwiązania prawne, na które nie mieliśmy specjalnie wpływu, które powodują, że dobrze się prawdopodobnie stało, że tak się tamten przetarg rozstrzygnął. Natomiast plan B jest oczywiście taki, że my możemy niektóre inwestycje rozłożyć w czasie, możemy na niektóre inwestycje harmonogram nieco zmienić, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że zasadniczy program inwestycyjny, taki jak budowa żłobków, jak remonty dróg, takie jak remonty w szkołach, takie jak dokończenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, jak Akwa-Zdrój, są niezagrożone. A to niewiele zostało na tej liście inwestycji. Bo a trochę są, jednak zostało. Trochę zostało, dlatego że są jeszcze drogi, że jest budowa stadionu, czy też jego modernizacja, czy odnowienie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja dzisiaj powiem czyli tak, jeżeli najważniejsze... to w pierwszej kolejności na stadionie? Na przykład tak, że program inwestycyjny dotyczący stadionu na Nowym Mieście my w tej chwili przygotujemy. Nie mieliśmy jeszcze potrzeby wydatkowania jakichkolwiek środków, więc ograniczamy te inwestycje bieżące do tego, co jest już po pierwsze rozpoczęte, co ma dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co jest najbardziej potrzebne z punktu widzenia zaniedbań. Jeśli chodzi o zaniedbania w mieszkaniówce, czyli oddawanie mieszkań komunalnych, socjalnych, to dzisiaj mieliśmy okazję widzieć, jak buduje się już 35 mieszkań na ulicy Drzymałej. Inwestycja, która kilka lat leżała odłożona, nikt nie chciał do niej sięgnąć. Jak budowa mieszkań na ulicy Rolniczej, jak kilkadziesiąt mieszkań, które MZB będzie remontowało na potrzeby mieszkań komunalnych i socjalnych. Więc chcę powiedzieć, że to, co jest tu i teraz natychmiast potrzebne i co będzie odbierane przez mieszkańców jako realna poprawa inwestycyjna, jak również remont oświetlenia, jak walące się latarnie, które latami nikt nie naprawiał, tylko wycinał, i kolejne słupy, które nie są naprawione, to będziemy robić w pierwszej kolejności. Natomiast te programy inwestycyjne, takie duże, o charakterze, powiedziałbym, impulsu modernizacyjnego na lata, możemy rozpocząć w drugiej połowie roku, ale tak naprawdę jeszcze dzisiaj takich decyzji podejmować nie musieliśmy. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni z relacji pana skarbnika będziemy mogli powiedzieć, że te środki są pozyskane. Ile tego kredytu potrzebujemy, przypomnijmy? A my w tej chwili... o 100 milionach złotych. Myślę, że nie. Po pierwsze, uzyskaliśmy znacznie większe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Chcę powiedzieć, że ulica Uczniowska, czyli wąskie gardło, już wiemy, że dofinansowanie ze środków zewnętrznych na poziomie 85% będzie nam ułatwiało sfinansowanie tej inwestycji w większym stopniu, bo przetarg jeszcze nie jest rozstrzygnięty, ale bardzo dobrze nam, mówiąc kolokwialnie, wypadł. Oferty są tańsze niż zakładaliśmy. Podobnie zresztą remont ulicy instalacji deszczowej na ulicy Świdnickiej, podobnie remont, który się toczy, Kopernika, Broniewskiego. Na szczęście oszczędzamy tam pieniądze, więc dzisiaj pan skarbnik udzielił informacji, że złożył zapotrzebowanie na 35 milionów złotych kredytu, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, dla instytucji finansowych, dla banków ważne jest nie tylko to, na co my chcemy te pieniądze wydać, czy one czemuś służą, ale również ważne jest to, żeby zorientować się, jakie zmiany władze miasta wprowadzają, żeby ten proces zadłużania się... To porozmawiajmy o tych zmianach, panie prezydencie. Nie następował. Dobrze. Czyli inaczej mówiąc, gdzie są czynione zmiany, które porządkują sytuację finansową miasta? To czy łączenie filii bibliotek zaplanowane na najbliższą sesję, to jest element porządkowania? Bo to, czy to się skończy likwidacją kilku filii? Nie. Przede wszystkim łączenie bibliotek polega na tym, że te biblioteki są zlokalizowane w budynkach, które nie są często naszą własnością. Tak na przykład jest na Sobięcinie, gdzie ten budynek jest budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, która ma na ten lokal inne plany. Obok jest
szkoła, którą po połączeniu szkoła podstawowa z gimnazjum będzie stanowiła po naszych inwestycjach, to trzeba powiedzieć, centrum takiego życia w dzielnicy Sobięci. Chcemy tam stworzyć rzeczywiście dużą bibliotekę, zainwestować w jej wyposażenie, w jej wygląd, w jej standard obsługi tych mieszkańców. Zamiast biblioteki zewnętrznej będzie lepsza szkolna, tak? Zamiast dwóch bibliotek, każda w, delikatnie mówiąc, nie najlepszych warunkach, będziemy mieli własną, we własnym budynku bibliotekę, która będzie spełniała oczekiwania. A to jest tylko ta jedna zmiana, czy jeszcze jakieś inne? Jest na przykład poważny problem z budynkiem, z filią biblioteczną na Szczawienku, gdzie zlokalizowano w budynku, który użytkuje samorząd wojewódzki, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która chce z tego budynku po prostu się wyprowadzić. Punkt biblioteczny zajmuje tylko niewielką część tego budynku, natomiast na Podzamczu mamy w ogóle poważny problem. Mamy zlokalizowane punkty biblioteczne w miejscu, które do tego nie jest właściwe. Chcemy dla biblioteki na Podzamczu stworzyć dużą przestrzeń, zainwestować, to co wielokrotnie podkreślałem, zarówno w edukację, w szkoły, w biblioteki, w przedszkola, w żłobki będziemy inwestować bardzo duże środki. To między innymi dotyczy również Podzamcza. Stąd też łączenie nie ma charakteru akurat w tym przypadku oszczędnościowego, jest raczej wyrazem rozwoju. No ale punktów będzie mniej czy więcej po tym łączeniu? Punktów będzie tyle samo, tak bym powiedział, bo również dotyczy to profilu poszczególnych punktów. Niektóre mają charakter punktów tylko dziecięcych, drugie dla dorosłych. To się w wielu przypadkach nie sprawdza, o czym mówią sami bibliotekarze, więc będziemy to robić w taki sposób, w jaki jest to czynione w bibliotekach w dużych miastach. Powiedział Pan o tym, że wśród Pana priorytetów w dalszym ciągu jest inwestowanie w edukację, to przejdźmy do tej edukacji. Czy Urząd Miejski właściwie powiadomił rodziców o zamiarze likwidacji szkół? Znaczy ja wyraźnie chciałbym to podkreślić, że Wydział Edukacji i Wychowania składa się z szeregu różnych komórek i tam pracują ludzie, którzy od wielu miesięcy przygotowywali się do procesu zmiany sieci szkół. To ich odpowiedzialnością było i to znajduje się pod bezpośrednim nadzorem pana Zygmunta Nowaczyka, mojego zastępcy, takie przeprowadzenie konsultacyjne, organizacyjne tej zmiany sieci szkół, żeby to był proces, po pierwsze, z pełnym udziałem lokalnej społeczności. Myślę, że te spotkania, które odbywaliśmy w tych szkołach, dzielnicach, tego najlepiej dowodzą, ale również po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, a więc, jak rozumiem, powiadomienia związków zawodowych, mieszkańców, rodziców. Według zapewnień pracowników Wydziału Edukacji wszystko odbyło się w należytym porządku i tak, jak tego wymagają. Dobrze jest wiedzieć, czyja na kimś spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność, ale to będzie ostatecznie pana porażka, jeżeli te uchwały zostaną uchylone wskutek niepoinformowania rodziców. Myślę, że to ryzyko uchylenia tych uchwał jest naprawdę minimalne, ale jeszcze raz podkreślam, że trudno wymagać od prezydenta, żeby angażował się w proces indywidualnego. No tak, mamy ponad 70 w tym momencie skarg do służb prawnych wojewody od rodziców, którzy nie mają... Znaczy ja myślę, tak, że jest... I to ratusz powinien mieć dowód na to, że poinformował. I takie dowody mamy, więc ja chcę powiedzieć tak, że to jest raczej wyraz szerszego zjawiska. Zmiana sieci szkół powinna być dokonana przed wieloma laty. To zaniedbanie skutkuje tym, że narosły wokół tego nieporozumienia dotyczące tego, dlaczego, która szkoła, w jakim trybie. Mamy ten etap za sobą. Rada Miasta podjęła tą decyzję intencyjną, a później już ostateczną. I wydaje mi się, że przyszedł czas, żebyśmy zastanowili się, jak ten proces zrobić najskuteczniej, najlepiej, bo nikt w Polsce nie kwestionuje, od Ministerstwa Edukacji, skończywszy na najmniejszym samorządzie, na najmniejszej gminie, że dzieci mamy w Polsce mniej,
że zmiana sieci szkół jest absolutnie niezbędna, że jest dokonywana praktycznie w każdej gminie. Kuratorium zakwestionowało. Ja mogę powiedzieć, że kuratorium zakwestionowało praktycznie każdą zmianę w Polsce. Taka jest rola kuratorium. Natomiast ustawodawca wyraźnie podkreślił, że opinia kuratorium jest niewiążąca. Powiedział pan, że wszyscy więc się ja chcę, zgadzają. Więc ja chcę powiedzieć, że powinniśmy, i to jest apel do tych już tych środowisk, które się z tą decyzją nie utożsamiają, żeby raczej podejść do tego konstruktywnie. Mamy wiele problemów do rozwiązania. Musimy zorganizować dobrze transport dzieci, musimy zagospodarować te budynki, musimy znaleźć dla nauczycieli czy dla pracowników nowe zatrudnienie. Powołaliśmy zespół ze związkami zawodowymi nauczycielskimi, który będzie się tymi osobami, które być może stracą pracę, ale prawdopodobnie ich będzie bardzo niewiele, żeby się nimi zająć. I będziemy wspólnie te problemy rozwiązywać. Kwestionowanie uchwał, kwestionowanie procesu, który jest absolutnie niezbędny i nie do uniknięcia. Jest świętym prawem, panie prezydencie. Jest prawem, ale jest w moim przekonaniu niekonstruktywne. To znaczy chciałbym, żeby ta energia, którą prezentują te osoby, była spożytkowana na przykład na to, żeby te miejsca, które będą albo domem opieki, albo będą przekształcone na centrum aktywności lokalnej, żeby one rzeczywiście szybciej... Czy panu rodzice nie przeszkodzą? A myślę, że energia... Szybciej, żeby nam pomagać, energia... żebyśmy razem ten proces... Bo jeszcze raz podkreślam, w wyniku tych zmian sieć szkół będzie zmieniona w niewielkim stopniu. Ta sieć szkół będzie doinwestowana. Program modernizacji tych szkół, w sensie ich poprawy, ich wyglądu, nowoczesności, wyposażenia, rozpoczął się. Już ten proces inwestycyjny trwa, szereg następnych projektów wdrażamy. Dlaczego nie można było przyjąć rozwiązań w sprawie dowożenia tych dzieci do szkół już teraz, żeby rodzice nie mieli... Ale program... zwracam uwagę, że my do momentu uchwały likwidacyjnej nie mamy tytułu prawnego stwierdzić, że z danej szkoły taka liczba dzieci będzie dowożona lub nie. Tym bardziej, że wielu rodziców wybiera rozwiązania różne. Chce przenieść do tej szkoły, do tej. Mówią, że dlatego, że nie ma dowozu. My oferujemy... Nie, myślę, że problem polega na tym, że w Wałbrzychu było i jest nadal bardzo wiele wolnych miejsc w szkołach i rodzice mają możliwość i korzystają z tej możliwości przekazywania czy dowożenia dzieci, przeznaczania dzieci do nauki w różnych szkołach. Te obszary, które nazywają się rejonami działania tych szkół, będą porządkowane. Nie robiono tego przez całe lata. W związku z tym dowóz dzieci, w sensie jaka liczba dzieci, w jakim stopniu będziemy musieli ten proces ingerować, to jest dopiero przed nami, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, czyli przed wrześniem rozwiążemy ten problem. Ja zwracam uwagę, że na posiedzeniu sesji, która decydowała o przyszłości sieci szkół, zobowiązałem się, że wszystkie dzieci, które będą miały zajęcia pozalekcyjne w godzinach popołudniowych albo nie zdążą na autobus ten szkolny, będą miały opłacany bezpłatny dowóz środkami komunikacji miejskiej, a więc ten postulat, który rodzice przedstawiali dotyczący tego, że może dziecko nie skorzystać z autobusu szkolnego, ten postulat został przez nas również uwzględniony. Ja to rozumiem, ale sytuacja rodziców jest teraz taka, że muszą zdecydować, gdzie pójdzie ich dziecko, a potem się dopiero dowiedzą, czy ono będzie dowożone. Nie. Ja powiedziałem i podkreśliliśmy to, transport dzieci ze szkół, które ulegają łączeniu lub likwidacji, będzie zapewniony przez miasto i podtrzymuję to. I to będzie zapewnione. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, tak jest zresztą w informacjach przekazanych rodzicom, więc... Rodzice chcieliby mieć na papierze. Mają to na papierze, ponieważ w uzasadnieniu uchwał, które są do publicznej wiadomości, jest napisane, że miasto zobowiązuje się do transportu publicznego. Uzasadnień trudno rozliczać. Zarządzeń łatwiej. Nie, myślę, że nie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że już dzisiaj setki, żeby nie powiedzieć tysiące dzieci dojeżdżają do różnych szkół własnym środkiem transportu w Wałbrzychu albo autobusem na własny koszt. Więc chcę powiedzieć, żebyśmy nie mylili dwóch rzeczy. My mówimy o tym, że w sposób wyjątkowo troskliwy traktujemy te środowiska szkolne, które były podmiotem zmiany sieci szkół. Podtrzymuję to twierdzenie. Te dzieci będą dowożone do wszystkich szkół, ale nie czyńmy z tego jakiegoś większego problemu. Mówimy o obrębie miasta,
które nie jest miastem wielomilionowym, tylko liczy 115-120 tysięcy ludzi. Z 26 szkół zostały 22. Więc problem należy kształtować w odpowiednich proporcjach. Rozwiążemy problem dowozu, powiedziałem to, zobowiązałem się i na pewno to rozwiążemy do tak, żeby już we wrześniu, od 1 września, nie było problemu z dowozem. Panie prezydencie, ostatnia sprawa. Mieliśmy wizytę pani minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Wałbrzychu. Ja się przyjrzałem komunikatom prasowym po tej wizycie i przyznam, że komunikat prasowy na stronie Urzędu Miejskiego brzmi zupełnie inaczej niż wyglądają relacje prasowe i komunikaty na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo z jednej strony mamy informację, Wałbrzych dostanie pieniądze, a z drugiej strony mamy informację, będzie program unijny, w którym Wałbrzych będzie mógł zgłosić swoje projekty, co by oznaczało, że może dostać, a może nie dostać. Znaczy, ja rozumiem, że co pan usłyszał? Ja rozumiem, że tym pytaniem kibicuje pan tym, którzy trzymają kciuki, żeby nam się nie udało. Nie, ja bym chciał dowiedzieć się, co pan usłyszał, gdzie jest prawda. Otóż ja chcę powiedzieć, że gotowy jestem zawsze przyjść do pana i w ciągu najbliższych kilku lat tej kadencji, żeby rozliczyć się z każdej deklaracji, którą złożyłem. I dzisiaj wspomnę o tym, bo to ważny moment. Był kolejny etap realizacji planu modernizacyjnego miasta. Mówiłem o rozpoczęciu budowy 37 mieszkań komunalnych, które do tej pory nie były budowane. W tym roku oddamy 100 mieszkań, czyli trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Więc chcę powiedzieć, że z każdej deklaracji jestem gotowy się rozliczyć, dlatego że wiem, że będzie zrealizowana. Jeśli chodzi o aglomerację i pomysł aglomeracji i nasze wysiłki, przypominam, pod kierunkiem prezydenta Wałbrzycha, ale dotyczące kilkunastu gmin, to są projekty, które mają przekonać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Unię Europejską, żeby dać nam dodatkowe pieniądze. Ale nam to znaczy komu? Nam, czyli społeczności 300-tysięcznej aglomeracji wałbrzyskiej, gdzie oczywiście Wałbrzych zajmuje kluczowe miejsce, bo wokół niego tworzona jest ta aglomeracja, ale ogólnie powiedzmy mieszkańcom Wałbrzycha, Głuszycy, Kamiennej Góry, Świebodzic i tak dalej. Ale z wypowiedzi pani minister wynika, przynajmniej ja je tak interpretuję i takie wypowiedzi widziałem, że nie ma mowy o tym, żeby był osobny program dla Wałbrzycha, bo pani minister podkreśla, że w różnie złej sytuacji są aglomeracje podobne na Górnym Śląsku. Otóż. Więc jeżeli będzie jakikolwiek program, proszę mnie poprawić, jeżeli pan to zrozumiał inaczej. Jasne. To będzie program zarządzany centralnie albo na poziomie województwa, który będzie umożliwiał składanie wniosków takim aglomeracjom jak Wałbrzyska, ale to by oznaczało, że Wałbrzych... Ja zadam jeszcze raz przewrotne pytanie. Czy w pytaniu zawarta jest teza, że dobrze by było, żeby Wałbrzych nie dostał tych pieniędzy. Otóż ja chcę odpowiedzieć na pytanie. Otóż ja chcę, panie redaktorze, jeszcze raz powiedzieć. Powinniśmy kibicować wszyscy, od posłów, niezależnie od prowiniencji politycznej, przez lokalne środowiska, media, powinniśmy kibicować każdej idei. Każdej idei, która ma na celu sprowadzenie do Wałbrzycha, po pierwsze, dodatkowych środków na zrealizowanie projektów cywilizacyjnych. Uważam, że projekt aglomeracji jest absolutnie autorskim naszym projektem, który stwarza ogromną szansę pozyskania dodatkowych pieniędzy. Pani minister Bieńkowska, przyjeżdżając do Wałbrzycha, po pierwsze powiedziała, że jest poruszona tym, jak bardzo jest zintegrowane środowisko, to powiedziała. Poruszona tym, jakie są potrzeby naszego miasta. Powiedziała, że Wałbrzych sytuuje się w gronie kilku regionów w Polsce, takich jak Bytom, Żyrardów, Zachodniopomorskie, dosłownie kilku, które tą pomoc powinny otrzymać. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie, przecież te pieniądze będą rozdzielane w 2014 roku. Ani pani minister, ani pan premier, ani nikt nie może zaręczyć, że w ocenie tych wniosków one na pewno zostaną ocenione najwyżej, bo przecież to jest konkurs ofert. Ale ja chcę powiedzieć, że powiedziałem pół roku temu, że pieniądze na ulicę Uczniowską w ramach RPO powinniśmy dostać, bo mamy mocne argumenty. I 20 milionów projekt jest.
Ja powiedziałem przed pół rokiem, że na zakup autobusów powinniśmy dostać pieniądze. Pani poseł Zalewska kibicowała publicznie, żeby tych pieniędzy nam do Wałbrzycha nie dawać, a może dawać do Świdnicy. No i co? I mamy rozpisany przetarg na autobus, a więc pieniądze są. I tak samo tutaj mówię. Zrobimy wszystko, żeby projekty, które przedłożymy razem w ramach aglomeracji, od Nowej Rudy do Kamiennej Góry, były dobre, a że będą dobre, to mogę zaręczyć, dlatego że mamy potrzeby dobre, potrzeby duże. Pani minister Bieńkowska rozmawiała z nami nie pierwszy raz, byłem w ministerstwie, rozmawiałem z panem marszałkiem w ministerstwie, przyjechała do nas, przedłożyliśmy zarys, powiedziała róbcie tak dalej. Ona nie może powiedzieć, że ja wam dam, bo w ten sposób łamałaby zasady konkursu. Ale swoją obecnością, swoimi wypowiedziami zachęca nas do tego, żeby realizować i kontynuować projekt, który jest w moim przekonaniu ogromnie atrakcyjny, ponieważ pokazuje w ministerstwie, w Brukseli, że jest środowisko, które wie, co mu potrzeba, zintegrowało się, podpisało dokumenty, pracuje razem. Największym problemem w regionie wałbrzyskim było to, że nie było w ogóle zintegrowania środowiska, a relacje pomiędzy poszczególnymi gminami, nawet sąsiednimi, były delikatnie mówiąc luźne. No panie prezydencie, 6 gmin dalej nie popiera grodzkości Wałbrzycha, radni z 6 gmin, więc to z tą integracją jeszcze mogłoby być lepiej. Powiedzmy sobie szczerze, aglomeracja i grodzkość to są dwa różne. Ale problemy. W deklaracji Wałbrzyskiej kwestia grodzkości została zapisana. Poczekamy na decyzję rad gmin. Już kilka zostało podjętych. Z tego co wiem, to Stare Bogaczewice, oczywiście Wałbrzych, w piątek, jeśli dobrze wiem, Mieroszów. I z tych informacji, które mam, wszystkie popierają. Tym bardziej, że nikt nie namawiał burmistrzów, wójtów do udziału w aglomeracji. To jest całkowicie ich inicjatywa, żeby do tego przystąpić. Co więcej, są gminy, które zgłosiły się do nas, mimo że pierwotnie nie było jakby takiego planu, żeby aglomeracja sięgała na przykład do Radkowa. Cieszymy się, bo Radków to jest właściwie najbliższa okolica Nowej Rudy. Ciąży do Wałbrzycha, bardzo się z tego cieszymy. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Jeżeli pan daje gwarancję, bo tak zrozumiałem pańskie wypowiedzi, że Wałbrzych w konkursach o pieniądze unijne, specjalne pieniądze unijne, wyróżni się na tyle, że te pieniądze dostanie, to będzie rok 2014. Koniec 13. To pan by musiał jednak obiecać, że pan wystartuje w wyborach, żeby pan mógł te gwarancje wykonać. Ja powiem tak, jeśli dzisiaj, może inaczej, jeśli pan pozwoli. To, z czym ja się spotkałem, przychodząc do urzędu, to było zjawisko, czy taki stan nieprzygotowania szeregu projektów różnych, drogowych, infrastrukturalnych, mieszkaniowych, na które nie było pieniędzy. Ale nieprzygotowanie projektów oznacza, że jak się pojawią pieniądze, to my też nie mamy szans. To, co przepracowaliśmy wspólnie z gronem współpracowników przez zimę, to jest przygotować przetargi, projekty, założenia i dzisiaj w sezonie wiosennym uruchamiamy te inwestycje, które Państwo już widzą. Od dróg przez wymiana oświetlenia, żłobki, szkoły, Park Sobieskiego za 2 tygodnie. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli dzisiaj nie będziemy tworzyć projektów na nową perspektywę finansową, a to wymaga dzisiaj w 2012 roku ogromnej pracy. Jakie projekty zyskają akceptację Komisji Europejskiej na setki milionów złotych? Jeśli my dzisiaj tego nie zaczniemy przygotowywać, to nie będzie szans pozyskania pieniędzy w 2014 tego roku. Pewnie i to nikt jest nie nasza, kwestionuje. I to jest nasze zadanie i z tego się wywiążemy. Natomiast realizacja tego, czyli 2014 rok, i 15, 16, 17, to będzie zadanie tego zespołu, czy tego grona ludzi, którzy podejmą wyzwania na najbliższą kadencję. Ja dzisiaj mam do wykonania ciężką pracę porządkowania miasta i jest wiosna, pogoda sprzyjająca naturalnie porządkowaniu. Ale chcę powiedzieć, że gdybym miał określić te ostatnie 10 miesięcy mojej pracy i współpracowników, to kojarzy mi się jedno słowo. Porządkowanie. Porządkowanie miasta w każdym tego słowa znaczeniu. I dzisiaj zajmuję się porządkowaniem, czyszczeniem zaniedbań, nadganianiem zaległości. I to jest te 2,5 roku, które mi jeszcze
jeszcze zostało. Więc to jest moje zadanie. Sięganie w perspektywę tego po 14 roku jest dla mnie nieuprawnione i nieuzasadnione. Skupiam się na tym, co teraz, ale czyli nie może tyle, pan dać gwarancji, o tyle, nie wiadomo, czy pan będzie w ratuszu. O tyle chcę powiedzieć, że chciałbym, żeby ten, kto drugą kadencję będzie sprawował, niezależnie kto to będzie, żeby mógł przyjść do ratusza i powiedzieć: rozpoczęte, przygotowane projekty, dobrze opracowane, ruszamy. A nie tak, żeby tak jak było naszym udziałem, z wielu różnych powodów, często obiektywnych, w bardzo wielu przypadkach po prostu nie mieliśmy nic. To się bierze między innymi również z tego, że bardzo często podejmowano takie decyzje. Nie ma co przygotowywać projektu, bo nie ma pieniędzy. Dlaczego nie ma pieniędzy? Bo mamy wydatki większe niż wpływy. Więc porządkowanie miasta polega na podejmowaniu trudnych decyzji. To są decyzje odpowiedzialne, musimy je podejmować razem z Radą Miasta. Decyzje, które były na tyle niepopularne w ocenie i niełatwe, że nie podejmowano ich przez wiele lat. To jest obiektywny fakt. W związku z tym dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób. Trzeba te decyzje wydatkowe, porządkujące finanse podejmować po to, żeby się rozwijać. Bo jeśli nie mamy wkład własny na drogę, a marszałek przychodzi i mówi: wyremontuję panu ulicę Świdnicką pod warunkiem, że pan zrobi deszczówkę. Jeśli ja na tą instalację deszczową nie mam złotówki, to on powie: to ja panu nie zrobię ulicy 11 listopada Świdnicką, więc na to również musimy znaleźć pieniądze. Panie prezydencie, i to jest poniekąd odpowiedź, trudne decyzje, choć niełatwa, nieprosta na pytanie o drugą kadencję. Nieproste decyzje pan podejmuje, radni też te nieproste decyzje podejmują, zatwierdzają. Być może pan straci tą radę, którą pan ma, ale o tym w następnej rozmowie. 24 czerwca referendum w Wałbrzychu. Nie zdążyliśmy o nim porozmawiać, ale jeszcze chwila do tego referendum. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję. Roman Szałemej był gościem programu Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.